Zasadniczą różnicą między tabletem a laptopem jest to, że tablet nie posiada klawiatury. Komputer także służy do nieco innych celów. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że tablet to głównie urządzenie do konsumpcji treści. Idealnie sprawdza się przy słuchaniu muzyki, przeglądaniu stron internetowych, przeglądaniu portali społecznościowych, komunikacji z innymi. Dużo trudniej już wykorzystuje się takie urządzenie do generowania, do tworzenia treści, takich jak chociażby dokumenty, poczta itd., itd. Więc tutaj bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze urządzenia jest to, do czego tak naprawdę będziemy go wykorzystywać. Komputer stacjonarny czy też laptop spełni się zdecydowanie jako takie narzędzie do pracy. Tablet, typowo rozrywkowe urządzenie. Osobiście uważam, że wypada mieć obydwa urządzenia, i tablet, i laptop. Natomiast idealnym rozwiązaniem będzie tutaj połączenie tych dwóch kategorii i nie taki produkt dwa w jednym, czy też hybrydowy, przez różne firmy różnie nazywany. Zazwyczaj jest to połączenie sztywnej klawiatury z ekranem, która spięta stanowi laptop, lub podłączona sam tablet. Dodatkowo hybryda taka może mieć na pokładzie dwa systemy operacyjne, Windows i Android. Hotspoty są dostępne w różnej formie. To znaczy, może to być usługa wykupiona od operatora telekomunikacyjnego. Może to być hotspot dostarczany przez miasto. Znajdujemy się na przykład na deptaku, siedzimy na ławce i korzystamy z pobliskiego punktu dostępowego. Może to być punkt dostępowy w hotelu, może w kawiarni, a może jakiś niezidentyfikowany. Korzystanie z hotspotu jest uwarunkowane w pierwszej mierze właśnie od tego, z jakiego typu sytuacją mamy do czynienia, ale po drugie, znowu wchodzi nasz zdrowy rozsądek, czyli jeżeli jesteśmy w mieście i korzystamy z hotspotu miejskiego, często pojawia nam się informacja na ekranie, że będziemy korzystali z takiego hotspotu, czy akceptujemy warunki. Wtedy mamy już pierwszy sygnał, że okej, to rzeczywiście nie jest zagrożenie, nie jest podstawiony punkt dostępowy przez kogoś, kto chce przechwycić naszą tożsamość. Po drugie, jeżeli już mamy pewność, z jakiego hotspotu korzystamy, w sensie kto jest jego właścicielem i my oceniamy, że czujemy się z tym dobrze, no to kwestia użytkowania internetu, znowuż edukacja, czyli korzystanie ze stron, które są stronami szyfrowanymi, stron, które w sposób przyjęty, powszechnie akceptowalny pytają nas o hasła i dane osobowe. To jest pewnego rodzaju profilaktyka, o której warto pamiętać i która jest kluczem tak naprawdę do bezpieczeństwa w internecie. Jeżeli korzystamy z hotspotu, który znamy, rozumiemy, wiemy, kto jest jego właścicielem i w związku z tym nie mamy podejrzeń co do złych zamiarów tego użytkownika, to jest to pierwsza bardzo ważna informacja, fundamentalna. Ja powiem tak, nie mam zwyczaju korzystać z hotspotów, których właścicieli nie jestem w stanie zidentyfikować. Prognozy na rynku tabletów są nadal optymistyczne. Rynek tabletów dynamicznie rośnie. W roku 2014 prognozowany jest wzrost na poziomie 30-40%. Ta dynamika troszeczkę nam słabnie w porównaniu do 2013, gdzie był to trzycyfrowy wzrost i 100%. Jeżeli chodzi o rynek notebooków, tutaj niestety odnotowujemy spadki, zarówno globalnie, jak i w Polsce. Na rok 2014 ta prognoza przewiduje spadek na poziomie 10%. W tej chwili tablety bardzo mocno rosną w siłę i w tej chwili na polskim rynku ilość sprzedanych, szacuje się, że ilość sprzedanych w tym roku tabletów i notebooków będzie na porównywalnym poziomie. Jeszcze 2-3 lata temu można było takie historie włożyć między bajki, teraz jest to już fakt, że rzeczywiście te urządzenia sprzedają się porównywalnie. Możemy spodziewać się tego, że na pewno większą popularność będą miały mniejsze tablety, a wręcz nawet duże smartfony, czyli tutaj ten rynek zacznie nam się gdzieś mieszać telefonów i tabletów, natomiast komputery nadal wygrywają swoją funkcjonalnością. One pewnie będą ewoluować w kierunku właśnie urządzeń hybrydowych.